Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Co ty tam też, co ty lepiej jakieś główierko mam, to nieważne. Tak, i co dzisiaj będziemy robić? Jak to znać? Jak to znaliście po tytule pewnie. Dzisiaj będziemy robić automatyczną jednostkę wydobywczą. Chyba tak się to nazywa, nie pamiętam. Ale najpierw zanim to zrobimy, musimy udać się do innego układu, czyli najpierw do bazy, a potem teleporterem do innego, bo potrzebujemy jeszcze jednego surowca, żeby zrobić żel izolacyjny, bo on będzie nam do tej jednostki potrzebny. Nie pamiętam, czy jeden, chyba jeden. Nie wiem, nie jestem pewien. Czy polecimy tylko na jedną planetę szybko po taki surowiec jeden, do temer, czy taki grzyb, toksyczny. Tylko po to polecimy i możemy zrobić tą całą jednostkę. Teraz on pewnie oprócz mojego intra skoczyło intro PlayStation, bo trochę się chciałem pobawić tym Shell Factory, czyli tym programem do montażu oferowanym przez PlayStation, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak będzie szybszy od tego, co mam na komputerze, to będę chyba jego używał. Nie wiem. W ogóle nowa baza, tak przede wszystkim. Teraz nie jest skończona. Bo postanowiłem, że nową zbuduję na innej planecie, jesteśmy też na takiej w miarę przyjaznej. I tak będzie wyglądać, jeszcze to jest nie wszystko skończone, wam pokażę tylko to, co zrobiłem do tej pory, to jest też spora baza, chyba nawet większa. I tak, tutaj mamy przejście, tutaj mamy pokój specjalisty, tutaj mamy wszystkie terminale, jakie są dostępne. I wszystkich naszych pracowników, tutaj mamy budowniczego, tutaj mamy technika. Mamy zbrojmistrza, naukowca i farmera. Więc wszystkie terminale się tutaj znajdują. Teraz idziemy tutaj. Tutaj są roślinki, czym jest koryzagan, którego mogę już pozbierać, bo urósł. Potrzebuję go tutaj hodować, bo potrzebuję go dużo, bo chcę tutaj bardzo dużo ze szkła coś robić. Bo chcę, żeby było dużo okien, chociażby jak tutaj to zrobiłem. Tutaj się wchodzi, tutaj się idzie wyżej. To będzie takie przejście wyżej, nie? Tak jak widzicie, ze szklanych pomieszczeń sześciennych porobiłem. W ogóle drzwi prawie wszystkie też będą te holokronowe, czyli trzeba trochę antymaterii porobić. Tutaj będzie dalej przejście w przyszłości gdzieś, bo tu się tutaj jeszcze dodać podłogę, bo stąd już nie sięgałem, nie? To chodźmy na dół. I tak, trochę się pozmieniało od zeszłego odcinka. To jest na razie to jest tylne wyjście. Ale później będzie tutaj lądowisko na statku. Trochę się pozmieniało, bo trochę swój. Tą nową broń pod lepszym. Ja zmieniłem jej nazwę na pogromce straszników Vulcan M3. Tak dla beki zmieniłem nazwę. No i są te technologie, które miałem. Fakt, że nie wszystkie, bo on ma troszkę mniej pól, ale jest całkiem spoko. No co, błyskacze i te inne są. Laser zaawansowany jest i tutaj na podstawowe są, więc no, czego tu gdzieś więcej? Mi takie multinarzędzie wystarczy. Na razie na tej planecie mamy jeden ekstropojazd lądu lub kolosa, który nie wiem dlaczego tam jest. Wezwijmy to sobie. Czasami tak buguję, że on gdzieś dalej się pojawi. Ekstropojazd cały. Tutaj masz. Na razie mamy go lub kolosa tutaj. Jeszcze nomady zrobimy, a wędrowca. Nie będę robił, bo on wiadomo na eksplorację innych planet. Czy nie wiem, może go zrobię, żebym się mógł go tutaj przywołać. Terminal do niego zrobię po prostu, czyli. No to na czym to też stoi, nie? Troszkę się też pod względem mojego statku pozmieniało. Nie wiem, czy w tym statku widzieliście. Chyba tak, nie wiem. To się pozmieniało, bo jest prawie cały technologiami pozawalany po prostu. Ma tylko dwa sloty na przedmioty. I tak, mamy tutaj. Katapultę cyklotronową. Tutaj mamy zaawansowane chłodzenie tału, czyli jest fajnie, bo będzie szybciej chłodził podczas strzelania. Mam szybko strzelności i te inne, więc naprawdę. I mamy ulepszenie odbijania tcheta, czyli mamy tak naprawdę najlepszą tarczę odbijającą, jaka jest możliwa w grze. Czyli mamy po prostu defa dużo w naszym statku. Chodzę tarczę odbijającą podładową, bo ostatnio my tutaj coś. Mamy coś gryzło ostatnio, widzę.
Dobra, dużo żelaza mam w ekwipunku. W ogóle ekwipunek też się powiększył do twojego pola. I tak, żeby zrobić żel izolacyjny. O, tutaj mamy. Potrzebujemy spadon i temer. Po spadon już byłem sam, poza odcinkami. Tylko po temer. To jest ten taki grzyb toksyczny, wiem gdzie go znaleźć. A zobaczmy, czy na pewno jeden ten potrzebuje ta jednostka. Tak, jeden. Bo inne rzeczy mam. Ogniwa, wolt mam, drut miedziany jeden mam. Tylko ten żel. Więc teraz się po prostu udamy teleporterem do innego układu, a z innego układu po temer. Może sobie pochowamy jakieś rzeczy. Chyba mam żel zasilający. Po coś go kupowałem, tylko nie pamiętam po co. Ja mogę sobie go użyć tutaj do tego. I tak, i dobra, chodźmy teraz do teleportera. Ja mam takie wejście, bo tutaj chciałem zrobić, żeby wejście było też z tych holokronowych, więc tutaj takie coś zrobiłem, bo tego się nie da usunąć niestety, tych drzwi. Albo zastąpić. Chyba się nie da, czekajcie. Da się je zastąpić, bo jeżeli się da, to sobie zastąpimy. Części pomieszczeń. Nie. Nie mogę tych drzwi zastąpić. Dlatego zrobiłem tak, ściany z kategorii infrastruktura. Tutaj będzie bez sufitu, bo sufit do infrastruktury trochę nierówny by tutaj był. Co do tego. Ale dobrze, chodźmy. I chodźmy. Nie mam do Kusan Konora? Teleportera? O kurde. Ej, no nie gadajcie, że ja tam będę musiał normalnie tym lecieć. Bo ja tam miałem odkryte planety, które były toksyczne już. To może jakąś nową przy okazji odkryjemy, tylko nie wiem, na którą stację by tutaj pójść. Może chodźmy tu. Nie wiem, może nawet w tym układzie, co ja jestem, może jest, nie wiem. Kurde, już chyba nie wrócę na stację. Tą pierwszą, którą odkryłem w całej grze. Chciałem, żeby ona była, bo ona mi się najbardziej podobała z wszystkich, które znalazłem. Najbardziej. Naprawdę. Czy tutaj będzie toksyczne? Ja to w ogóle muszę zobaczyć, ile to jest planet, więc zaraz sobie na mapę galaktyki zerkniemy, bo tam są informacje. A propos układu danego. Dobra, chodźmy do naszego statku. To zobaczmy sobie. Musimy najpierw wystartować w kosmos, bo jak tak to widzimy, że możemy sobie. Ile ten układ ma planet? 5 planet. W ogóle o 20, 45 odpływa. Co my mamy tu? Sześcian wiru? O kurde. Sześcian wiru tutaj można znaleźć. Oni też to potrzebują? Nie, wiryt. Wiryt czy sześcian wiru? Nawet nie wiem, jak długo to będzie. 6 minut coś kojarzę. Spoko, trzeba zapamiętać. Skrytę. To jest radioaktywne, znaczy. Dobra, o to tam widzę, nawet zobaczmy sobie tą dalszą. I chodzi o toksyczną. Też radioaktywna. Zobaczmy tamtą, która się chowa, gdzie się skaner naładuje. O, dobra, o to mi chodziło, tam lecimy w ogóle znowu, ale to nie dać radę, bo jest ulepszenie silnika pozycyjnego osobna, więc na lekko dłużej mi starcza i nawet jak lecę, przytrzymuję spokój, bo trochę szybciej jadę. Bo jak widzicie, trochę wolniej ten pas, który na nas chodzi. Cię cieszy, dlatego są lepsze. Cieszę się, że mam tarczę odbijającą maksymalnie możliwe. Bo to jest jednak chyba jedna z najważniejszych rzeczy w stanie.
jak cię zaatakują, to tylko tak naprawdę zależy od tarczy, jak długo będziesz walczyć. Naprawdę czujesz różnicę, jak się walczy z nimi, jak się tarcza. I tak mnie zaatakują, bo mam chociażby drut miedziany na stawie, no to jest cenne. No, dosyć. Jak jeden, to kosztuje dużo. No, się nie da kupić, myślę, że to jest. Jeszcze miałem, na plancie oceanicznej, to przy okazji, jak sobie tam, to była w ogóle opuszczona budowla, bo to przy okazji połowy się zbierają. Proszę bardzo, to już mamy teren, temery na sam start. Dzisiaj sobie chyba tylko tą jednostkę całą zrobimy i... Co wie? Co to jest? Gdzie ty masz głowę? Gdzie to ktoś ma głowę? Jezu, to jest dziwne. Uj. Gdzie ty masz pet? Stary. Przy okazji go odkryję. Gdzie to coś ma łeb? No, błyskacz. Gdzie tu coś ma łeb? Nie! Co to jest? Co to jest za gówno? O fuu. To ma taką szyję z jednym okiem. O fuj. Brzydliwe. Coś mi chce mieć, tak? Tak. Ty, mały, nie skacz do mnie. Czekaj, ja cię zeskanuję najpierw. Było blisko, nie? Mam ulepszony plecak, od wytoru mogę dłużej latać. A już nie mogę. Nie. Ucieknij. Takie małe i mam problem z tym. Nie bij mnie. Jezu. Tu wszystko chcę nie zabić na tej samej. To też będzie chciało mnie zabić? Pewnie, że chce. Już leci na mnie. No co? Bić mnie chcą. Co? Co w tym paki dosłownie? Kto te strażniki tworzy? Dosyć guardianów. Szybko. Błyska tłabi się. Jezu. Masakra. Ile tego temeru potrzebuję? Bo tutaj chyba nie chcę dłużej siedzieć, bo to jest dość niefajnie na tej planecie. Dość niefajnie, ja takich planet nie lubię. O, mogę nawet już zrobić. Dobra, nie, uciekamy stąd. Ile jest warto temer? No akurat mało, bo mam go teraz tylko 5. Nie potrzebuję więcej. Nie, ja wiecie, ja chyba nie skorzystam, ja chyba nie zostanę tutaj. Nie jest fajnie. Masz. Ten paki nie strzela, trzymają. Widzą, że tam samo atakuje. Rozumiem, że strasznie czasami. Jak to sobie podładujmy, już teraz jak lecimy, że... Jeżeli on nam będzie wydobywał żelazo, na przykład sam, będzie wydobywał, nie wiem, chyba to jest kłopot, bo to chyba to sam raz będzie wydobywało sam szurok z chłopca. Więc zobaczymy, o co z tym chodzi. Naukowiec z RUB, czyli coś, o czym też nie słyszałem.
składach czerwonych wiąże. A jestem pomarańczowy, więc co mi zrobisz? Zobaczyć, co teraz nie robi, ale nie wiem. Będzie coś wydobywać, to wiem tylko. Więcej nic mi nie wiadomo o tym. Jedną część miałem, to tak jakby, ale masakra, tam mi wskoczyło, że kiedy było przykliwe, to które mnie jako pierwsze zamknęło, to aż i miało takie oko. Jesteśmy. Próbujmy zrobić, na przykład koło żelaza postawić tam. Czy to by to zbierał? Czy to trzeba jakoś zaproponować? Nie wiem, naprawdę nic nie wiem, co to. Nie mam pojęcia zresztą. No mam wszystko, gdzie to się stawia. Na kamerę. Chyba rozumiem, co to będzie wydobywać. Chyba chodzi o heryt i o takie inne. Chyba o te zasoby chodzi. Żelaza mi to nie będzie wydobywało. To po co mi to, jak to nie będzie wydobywało? Heryt też jest potrzebny. Czekajcie, o jest heryt, zobaczmy. Muszę ten żelazo nie wydobywać. Żelazo nawet sam się musiał męczyć, tak? Dzięki. O. I co on robi? Da się jakoś... Co on robi z tymi zasobami? Chyba nie rozumiem tego. Jakoś kliknąć go nie mogę. Wydobywasz to? Co on robi? Ciebie rozumiem. Po co to jest w ogóle? Może on dopiero ty? O co chodzi z tym czymś? Dlatego nie mogę tego pojąć, o co chodzi z tym wydobywczym. Co? On heryt niby wydobywa. Może trzeba mu dać chwilę. Ej, on jakby się otworzył. Bardziej chyba. No? Chyba. No? Ej, bez kitu. Poczekajmy chwilę, co on zrobi? Chyba jakby szybciej. Nie wiem. Dziwne to jest jakieś. Nie wiem, po prostu. Co? Wspierał. Jakoś nie widzę, żeby było bywało, tylko jedynie... Nie, ubywa. Chyba już kawałeczek tylko zniszczyłem. Ubywa tego, co robię. Wiecie, to jest... Bo z końca sobie w aktywacji... Była surowca dostarczona spowodowa regularnie, aż do wyczerpania złoża. Ciekawe. Ej, patrzcie, znowu się jakby otworzył. Co się stanie, jak on... On kończy jakoś, czy co?
No nie mogę tego zrozumieć. Naprawdę nie mogę zrozumieć tego czegoś. Działa dziwnie. To się chyba jeszcze bardziej otworzy? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, pierwszy raz mam do czynienia z tym maską wydobywczą. Ciekawe. Co ty badasz? To ja z tobą chcę pobadać. O, także bardzo. Kwiat. No i co? Robi tutaj. Mam to skończyć? Nie, teraz tak jakby nie było. To jest chyba to, co ja wcześniej tutaj. Dziwne, że mnie nie spycha. Dziwnie działa. To jest ciekawe nawet. A. Chyba się bardziej nie otworzy. Gdzie on to? On to gdzieś dostarcza. Na 100%. On gdzieś dostarcza to. Nie chcę nawet do egzopojazdu wsiąść z takim laserem dobrym to poniszczyć. Tylko takie coś budować. Bez sensu trochę. Co gdzieś... Dostarcza ten urobek faktycznie? Jakieś jakaś skrzynia powstała, czy co? To jest coś, że dostarcza. Tutaj? Czy nie, bo to są elementy poprzedniej bazy. Gdzie on to dostarcza? Do kontenera? Czemu ten kontener jest biały? Czy to kontenera dostarcza to? To chyba było. Czemu on jest taki dziwny, ten kontener? A, bo nie te kolory. Dobrane, nieważne. Ej, ale o co chodzi z tym maską? Słuchajcie, zbierzmy się do tej pory zagęt. Może jak już urósł. Dosyć często on rośnie tutaj. Będę chciał z krwawą zmorę zasadzić, bo jej jad można podobno opchnąć dosyć fajnie. Miałem chyba antrium. Miałem. I dawajcie, teraz w tym czasie pozbieramy antrium i sobie tą krwawą zmorę zasadzimy. Jak zasadzimy, to wrócimy zobaczyć, czy ta jednostka coś tam zrobiła. No naprawdę ciekawi. Pozbieramy sobie 100 antrium. No skoro mamy inne rzeczy, poza terenem to nie mogę sprawdzić. Jestem poza terenem, to nie mogę sprawdzić, czego potrzebuję. Ale tam chyba to drugie nie, chyba tam 9 było. A raczej tak. Ciekawe, czy jak można opnąć. Na pewno można. W dobrej cenie chyba podobno. Okej, 50, zaraz będziemy mieli, bo jak już mamy w takim krótkim czasie połowę. To jest dużo tego antrium. Bardzo dużo. W ogóle są jaskinie jakieś. Fajnie, bo tam będzie dużo żelaza. Ja mam ze 86, no jeszcze odrobinkę. No. A dobra, już mam. Dobra, to chodźmy zasadzić tą roślinkę. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. To jest chyba jako dojrzała. Tak, mam. Chodźmy. Chodźmy zobaczyć, jak już tutaj mamy wolne te. Okej, okay, zobaczymy, jak urośnie. Teraz chodźmy zacząć jeszcze do tej jednostki. Czy coś się tam zmieniło? O tak, interyt.
O, patrzcie, jak mogę długo się wznosić. Mam dopalacz plecaka odżywotowego. Jeleń. To jest jeleń normalny. Ziemski, prawie że. Ja mogę sobie go nakarmić. O, teraz będzie mnie lubił. O, który tam? Mam. Co mam? Dobra, pary, daj to sobie, jak to za. Tak. No to do mnie raz. I co, coś się zmieniło? O, kopryt będzie, będzie robił. O, fajnie. A na razie nie potrzebuję. Nic się nie zmieniło. Gdzie on to dostarcza? Gdzieś to dostarcza? Na egzopojazd? Nie rozumiem, sobie będę musiał poczytać sama tej jednostce wydobywczej, bo ja nie rozumiem. Ale nie, on się jakby otworzył jeszcze. Jemu trzeba dać czas. No patrzcie, przyszedł do mnie. Jelonek. To kopryt. Gdzieś jest sytuacja. Tu się ta lupa pojawiała. Czy zaraz otworzy? Ciekawe co się stanie, czy wtedy dam mi pery? Chyba nie wiem, na jakiej to działa w zasadzie. Mordy nie potrzebuję. Miejsce tego miał mi dać na pery. No, szybciej. Ale... Bardzo nie rozumiem działania tego czegoś. Może zrozumie jak... Ale mi się już chyba teraz całkowicie otworzyło. To raczej nie zniknie, nie wiem. Niby robi coś tutaj. Czemu tego jakoś w kółko jelonku? O, przynajmniej się mnie nie boi. Fajne zęby masz. Co jest? To jakieś dziwne. Naprawdę. Jakieś mega dziwne to coś. Który w ogóle kolor zmieniać. Chyba nie. O! Coś się zmieniło. I teraz surowca widzę. Okej, dobra, już roz... Ej, to jest spoko. Dobra, to, o kurde. Niech no ja tylko gdzieś znajdę złoto albo emeryt. Zaraz drugą jednostkę sobie wstawiamy. Oj, się będzie działo. No dobra, ja tak naprawdę się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Więc to, trzymajcie się i cześć!